Do waszej matury podstawowej 2024 zostało 19 dni, a dzisiaj weźmiemy się za własności funkcji na podstawie wykresu tej funkcji. Zapraszam. A po co mi ta matma? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtego, z tamtej pracy domowej. Pamiętajcie, że maraton codziennie o 20, aż do waszej matury. Dobrze, pierwsze zadanko. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f, po prostu, ok, i mamy wyznaczyć zbiór wartości tej funkcji. Specjalnie wybrałem to zadanie, bo ono jest takim całkiem zadaniem podchwytliwym, bym powiedział, ponieważ we wszystkich odpowiedziach jest od minus 2 do 2. Jedyne, co tutaj się różni, no to po prostu kwestia domknięcia, czy też otwarcia tych przedziałów. No dobra, zbiór wartości to są takie y, które pojawiają się na wykresie funkcji, czyli można powiedzieć, jest to po prostu rozpiętość tego wykresu w pionie. Widać, że ten wykres pojawia się w tym rejonie. W ogóle jak potrzebujecie porządnej powtórki z własności funkcji, to również trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. Linki do różnych rzeczy również macie w opisie. Dobra, to się zastanówmy, bo tak, tu jest to minus 2, no to rzeczywiście wartości się zaczną od minus 2, natomiast tutaj kółko jest niezamalowane, nie, czyli tego punktu tu nie ma. I nie ma innego punktu na wysokości minus 2, na wysokości minus 2, który by należał do wykresu funkcji. Czyli rzeczywiście ten zbiór wartości będzie od minus 2, ale od otwartej minus 2, bez minus 2. No i potem już tutaj mamy te punkty na tym wykresie. Tu zresztą też nam dochodzą, tu nam dochodzą. Dobra. Idziemy do góry, do góry, do góry. No i tu jest ta dwójeczka legendarna. I o ile ten punkt sam, ten o współrzędnych 0,2 nie należy do wykresu funkcji, tak zauważcie, że tutaj jest dużo punktów, które mają y równego 2. A żeby dorzucić jakiegoś y do zbioru wartości, to wystarczy jeden punkt, który należy do wykresu naszej funkcji. Czyli ponieważ tu jest dużo punktów, które mają y równego 2, to ta dwójka już będzie domknięta. Ok? Czyli w takim razie odpowiedź D. No, takie zadanko bardziej podchwytliwe. Kolejne. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y równa się f od x. Największa wartość funkcji w przedziale od minus 1 do 1 jest równa. No dobra, to żeby nikt mi tu nie zaznaczył, dobra, to w przedziale od minus 1 do 1 największa wartość, no to przecież 1. No to odpowiedź D, tak? No to będzie źle niestety. Dlaczego to jest źle? Bo zawsze, jeżeli macie odczytać największą, najmniejszą, no jakąś wartość w przedziale, to my wiemy, że jeżeli w przedziale, to mamy na myśli, że dla x-ów należących do tego właśnie przedziału, ok? Czyli my wiemy, że x-y są od minus 1 do 1, czyli na takim paseczku, że tak powiem, są te x-y, czyli teraz odkrójmy sobie ten paseczek w pionie, tak? Czyli to będzie taki paseczek i dla takiego paseczka między tymi punktami my mamy zobaczyć wartość tej funkcji. Wartości to y, to jest ten fragment wykresu, który się znajduje w tym paseczku razem z tymi punktami, bo tam jest bądź równe, tak? Przedział jest domknięty. No to największa wartość, czyli punkt, który jest najwyżej, jakiego ma y? Najwyżej jest ten punkcik, a on tego y ma równego 3. To jest największa wartość właśnie w tym przypadku funkcji w przedziale od minus 1 do 1. Tak? Taka różnica. No i kolejne zadanie. Rysunek przedstawia wykres funkcji f zbudowany z 6 odcinków, przy czym punkt b ma współrzędne 2 minus 1, c 4, 1 i one należą do wykresu funkcji. Równanie f od x równa się minus 1 ma dokładnie 1, 2, 3, nieskończenie wiele rozwiązań. Tak jest pytanie. No dobra, co to oznacza? No f od x równa się minus 1, my mamy na myśli, że przyrównujemy naszego y, naszej funkcji do minus 1. Czyli innymi słowy możemy sobie wyobrazić, że ta minus 1 to jest inna funkcja. A funkcja g od x równa się minus 1 jak wygląda? No jest to prosta pozioma na minus 1, czyli ta prosta wyglądałaby w taki sposób. No i dobra, ja ją trochę cieńszą narysuję, bo ja już tu widzę, że zaraz nic nie będzie widać. O, w ten sposób, mniej więcej. OK? To jest to nasze g od x równa się minus 1. I teraz pytanie jest, ile jest rozwiązań, czyli rozwiązaniami, kiedy przyrównujecie jedną funkcję do drugiej, są x punktów przecięcia. No to policzmy, ile tutaj jest punktów przecięcia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nieskończenie wiele. Na tym odcinku jest ich nieskończenie wiele, bo to zawsze można troszeczkę tego x-a dorzucić. Także tutaj nie, że na przykład wstawicie, że no dobra, punkty jako takie, które widać, to raz, dwa, trzy, cztery. Nie, bo na tym odcinku jest ich nieskończenie wiele punktów wspólnych, tak? Tej jednej prostej i drugiej prostej. Czyli w tym przypadku będzie to odpowiedź D. Nieskończenie wiele rozwiązań. No myślę, że takie bardziej podchwytliwe zadania znalazłem. Tutaj trzymajcie znowu oczywiście coś do przećwiczenia. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma? A tutaj macie te wszystkie własności funkcji, jakie mogą wam się przydać.